Cześć, witajcie na kanale Analiza Polityczna. Mamy 7 czerwca 2024 roku i zapraszam Was jak co piątek na raport z walk na Ukrainie. Podziękowania za wspieranie kanału dla Andrzej Wicher w programie Patronite oraz dla wspierających przez YouTube, w szczególności dla Marcin Lover, analityk kanału. A jeżeli Ty chcesz wesprzeć moją pracę, link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję. Na wstępie gratuluję mojemu widzowi Marek FM 4281, który jako pierwszy powiedział na moje pytanie, kto z czołgiem uciekł od Niemca. Oczywiście był to Guslik w serialu Cztery pancerni i pies. A także podziękowania dla Jacka Jagielskiego, który zwrócił uwagę, że popełniłem błąd, wspominając o tym weteranie, pamiętacie, który zgłosił się do walk na Ukrainie. Ten pan Sadikow nie miał 105 lat, tylko 100 lat i 5 miesięcy. Mój błąd, po prostu wiecie, słysząc coś, źle sobie to przetłumaczyłem. A teraz z informacji dookoła polityczno-frontowych, a także oczywiście związanych z tym wszystkim, co wiąże się z prowadzeniem wojny. Na Uralu Rosjanie rozpoczynają produkcję dronów i robotów dla wojska oraz eksploracji kosmosu. W oparciu o Uralskie Centrum Naukowo-Edukacyjne będą opracowywane i produkowane systemy lotnicze oraz nowe drony. Plan został ogłoszony przez gubernatora Świerdłowska Jewginia Kujwaszewa. Trzon ekosystemu stanowić będzie park technologiczny, w którym prowadzony będzie rozwój i produkcja systemów radiowych, mikroelektroniki, systemów dla przemysłu lotniczego, bezzałogowców oraz robotyki. Jak ważne są drony w obecnej wojnie, to myślę, że nikomu nie trzeba mówić. Pytanie oczywiście od razu nasuwa się same, jak w te środki nowe walki inwestuje Wojsko Polskie i tutaj niestety moje obawy są bardzo poważne. Z drugiej strony zobaczcie, jak historia lubi się powtarzać. W czasie II wojny światowej mieliśmy sporą ewakuację przemysłu, która się zresztą bardzo udała ze strony państwa radzieckiego właśnie na daleki wschód, za Ural. Po agresji niemieckiej w czerwcu 1941 roku. I zobaczcie, teraz ponownie Rosja jakby wykorzystuje tą swoją wielkość, tę swoją wielkoobszarowość i te najbardziej drogocenne, nowoczesne systemy, instaluje ich produkcja właśnie daleko, daleko od swoich granic. Władimir Putin w czasie spotkania w Sankt Petersburgu z dziennikarzami powiedział, że uderzenia na Federację Rosyjską z udziałem krajów zachodnich zostaną uznane za bezpośrednią wojnę przeciwko Rosji. W odpowiedzi na dostawy broni dla sił zbrojnych Ukrainy Rosja dostarczy odpowiednią broń dalekiego zasięgu do regionów świata, które mogłyby uderzyć w państwa dostarczające broń Ukrainie. Na Ukrainie, jak powiedział, są zachodni instruktorzy, którzy ponoszą straty, i to wiemy, mamy nagrania oczywiście filmowe, a Zachód będzie próbował ten fakt bagatelizować. Zresztą w ogóle ten fakt jest często przemilczywany tak naprawdę. I teraz nazywa się oczywiście pytanie, gdzie taka broń może zostać wysłana. No i odpowiedź jest chyba tutaj dosyć jasna, że no nie będzie to już tym razem Kuba, ale właśnie tutaj Azja, myślę, Azja, część środkowa. Ostatnio, o czym informowałem, zapraszam wszystkich na tą relację ze spotkania OUWZ, na którym był minister obrony Białusow. I ono właśnie obejmuje między innymi takie kraje właśnie tutaj jak Tadżykistan, w okolicach Afganistanu, tu mamy Iran. No i właśnie te nowe systemy walki mogą być dostarczone, no może nie Huti je otrzymają, Iskandery, słuchajcie, ale no jest na przykład, no oczywiście Iran też może otrzymać, bo to, że Rosja kupuje od Iranu pociski, szachedy i tak dalej, to jest jedna rzecz. Kupuje je, bo nie jest w stanie ich wyprodukować w tej chwili sama. Natomiast Rosja posiada technologie, których na przykład taki Iran, Korea Północna nie ma. Oni dochodzą swoimi. I w zamian za te rzeczy Rosja na pewno im dużo rzeczy oferuje. No może dla Korei Północnej to wystarczy po prostu zwykłe zboże. Natomiast może im wysłać nowe systemy. Oczywiście tych takich celów może być więcej, a może Serbia, pytanie na ile to Serbii uda się do końca przyciągnąć na swoją stronę i jeszcze bardziej, chociaż oczywiście no, Serbia jest tutaj otoczona, można powiedzieć, przez kraje NATO i Unii Europejskiej. Także sytuacja wydaje się dosyć interesująca, co dokładnie Władimir Putin miał na myśli.
Przenosimy się bezpośrednio teraz już na Ukrainę, a konkretnie do Żytomierza. I tutaj są informacje, które wypłynęły bezpośrednio ze strony ukraińskiego, właściwie no, nie, społeczeństwa ukraińskiego, nie władz. W internecie, jak to mówią, no, czasem coś się przemknie, nawet tak bardzo kontrolowanym, jak to jest na Ukrainie. Te informacje wypłynęły od rodziny poborowego, który zginął, można powiedzieć, w procedurze poborowej. Ponoć jest to już piąta ofiara żytomierskiej TCK. TCK to jest takie terytorialne centrum uzupełnienia, czyli to takie na nasze, to po prostu no, komisja poborowa, coś byśmy tak to nazwali. Mówi się, że te materiały już wypływały, oczywiście no, nie można ich, wiecie, no, zrozumcie to, publikować, gdzie po prostu wypływają materiały po prostu z biciem poborowych z innych też rejonów Ukrainy i mówi się, że tutaj rodzina podała, że ten młody chłopak został po prostu, bo nie chciał iść na wojnę, został po prostu pobity na śmierć, miał miejsce jego pobór. Jak sytuacja, jego pobór, jak sytuacja poborowa wygląda? No sytuacja wygląda dla strony, dla państwa ukraińskiego coraz gorzej. No ludzie oczywiście nie chcą iść. Przychodzi tutaj do nas mnóstwo materiałów, w którym widać, że ludzie po prostu albo uciekają, dochodzi do walk ulicznych, ostatnio między innymi w Charkowie, ale także słuchajcie, nawet już w Kijowie, tutaj zobaczcie, jak wygląda pobór w Kijowie. No i po prostu sprawa jest prosta. Jeżeli jesteś silny, sprawny, to po prostu ludzie walczą. Ludzie walczą z TCK i uciekają, dochodzi do bijatyk, dochodzi do coraz większych, między innymi też w Chersoniu, w Odessie, takie materiały ostatnio widziałem, do coraz większych po prostu bijatyk ze służbami TCK, które z jednej strony sobie nie radzą, z drugiej strony napotykają na coraz większy opór społeczeństwa i widać, że na Ukrainie ta sytuacja się no bardzo w tej chwili zaostrza. Jedną pewną może też z tych powodów tego działania jest no coraz gorsza sytuacja, między innymi tutaj zobaczcie, jak wygląda obecnie sytuacja z dostawem prądu na Ukrainę. Generalnie obecna sytuacja jest taka, że codziennie są masowe przerwy w dostawie światła, w dostawie prądu elektrycznego w całym kraju. Z drugiej strony Ukraina skutecznie też atakuje terytorium rosyjskie, między innymi tutaj mamy tutaj proszę bardzo, podpisany atak na Nowoszachtyńsk, rafinerię ropy naftowej. Zapaliła się w wyniku ataku ukraińskiego drona, atak był dosyć odłamy. Szachty, sobie zbliżamy. No, niech się tutaj szachty. I Nowoszachtyńsk to jest ponad 100-tysięczne miasto, także spore centrum tutaj też przemysłowe i udany atak ukraińskich dronów. No, rafineria została poważnie porażona. I na koniec ciekawostka, na pewno jak zapewne wielu z Was wie, mieliśmy teraz okrągłą 80. rocznicę z obchodów też z rocznicy lądowania w Normandii, operacji Overlord, w której nasz kraj reprezentował prezydent Andrzej Duda. A natomiast, co ciekawe, w ramach obchodów tych żołnierze brytyjscy wylądowali na spadochronach tak jak 80 lat temu. No i jak kiedy wylądowali, to się spakowali i zostali podani przez Francuzów kontroli paszportowej. Musieli wylądować z paszportami, inaczej nie zostaliby wpuszczeni na obchody. Brawo. A oprócz tego stronę amerykańską reprezentował oczywiście prezydent Biden, który chyba dał przykład temu, że chyba obchody te francuskie nie były najciekawsze, bo na nich zasnął. No dobrze, teraz sobie już przechodzimy konkretnie do walk. Jednak zanim zaczniemy, chciałem Wam tutaj jeszcze pokazać ten film prezentujący po raz pierwszy prezentację systemów TOS-3. Jak systemy TOS, o nich film, zwłaszcza o systemach TOS-1, nagrałem już na moim kanale, do którego bardzo Was zapraszam, dlatego że to jest bardzo ważna broń w tej chwili używana przez Rosjan w tym konflikcie i warto się na pewno z nią zapoznać. Ostatnio wspominałem też Wam o systemach TOS-2, które pojawiły się już na froncie, a teraz oficjalnie zaprezentowali systemy TOS-3 Dragon. I te systemy należące do pierwszej mobilnej brygady Gwardii zostały zaprezentowane na wystawie Brygady Ochrony Radiologicznej, Chemicznej i Biologicznej. I to jest dosyć ważne, żeby też zrozumieć, że TOS-y nie wchodzą w skład brygad artylerii. One wchodzą właśnie w skład tych innych brygad, są jakby odseparowane od nich, są oddzielnym rodzajem broni. Tak można to przetłumaczyć.
i Rosjanie ich używają właśnie w ramach takich brygad oddzielnych, które są rzucane na kolejne odcinki frontu, tam gdzie te systemy są potrzebne, najczęściej tam, gdzie można się spodziewać działań ofensywnych, i to właśnie widzimy w ostatnich miesięcy. System TOS-3 został zmodyfikowany. On oczywiście bazuje na tym samym podwoziu, natomiast na przykład w ramach modyfikacji obniżono po raz kolejny liczbę prowadnic do 15. Na przykład systemy TOS-1 posiadały 24 wyrzutnie. Jednak w praktyce strzelanie z pewnym pakietem zdarzało się bardzo rzadko, było wręcz niemożliwe. Dlatego też uznano to za pewno niepotrzebne, ale jednocześnie zwiększono jakby długość tych wyrzutni. Dzięki temu można zastosować nowsze rakiety o większej sile, a przede wszystkim o większym zasięgu, dlatego że TOS ma niewielki zasięg. Pakiet prowadnic pokryty został standardową kratką zabezpieczoną przed dronami, systemem walki elektronicznej, a boki kadłuba pokryto nowoczesną osłoną dynamiczną Relikt. No i dlaczego o tym też wspominam? Z jednej strony jest to tuta ciekawostka oczywiście, natomiast z drugiej, że widzę, że właśnie Rosjanie rzucają TOSy tam, gdzie można się, gdzie przygotowują sobie ofensywę, i przez to te przygotowania artyleryjskie TOSami, czyli tymi miotaczami, pozwala nam przypuszczać, gdzie Rosjanie uderzą. Można po prostu wnioskować takie, tutaj wysunąć takie wnioski. I słuchajcie, zaczynamy sobie tradycyjnie od rejonu chersońskiego. Dawno o nim nic nie wspominałem, ale warto w tej chwili troszkę sobie tutaj powiedzieć. Przede wszystkim przebudzili się dosyć Rosjanie, jeżeli chodzi o polowanie na ukraińskie siły na prawym brzegu Dniepru, zwłaszcza tutaj w samym okolicach Chersonia, i to dosyć intensywnie, czego ostatnio nie mieliśmy. Mówi się, że Rosjanie dokonali kilku wypadów w kierunku na most Antynowski, ale ta sytuacja nie jest do końca potwierdzona, jeżeli chodzi o jakieś materiały wideo, więc na razie tutaj stawiamy znak zapytania. Znaczy, no cała w ogóle, no można powiedzieć, tutaj ten obszar Dniepru jest aktywny z jednej i z drugiej strony wypady. Natomiast Rosjanie pewno chcą, uważam, teraz zintensyfikować tutaj swoje działania, dlatego że no, mówi się, znaczy mamy to też potwierdzenie, że część oddziałów ukraińskich, które tutaj stacjonowano, została wysłana do Charkowskiego, i pewnie Rosjanie chcą to tutaj też zweryfikować i sprawdzić. Także ciekawostką jest tutaj, jeszcze sobie zbliżymy, bo to jest taka mała miejscowość, Piatichatki, ale te Piatichatki to jest tutaj bardzo rejon umocniony, i w tych Piatichatkach zostały ostatnio użyte właśnie TOSy. To jest, słuchajcie, duża ciekawostka, dlatego że TOSy, tak jak powiedziałem, są rzucane na rejony, gdzie prawdopodobnie może się coś dziać w przyszłości. One nie stacjonują na całych rejonach frontu, tylko są przerzucane tam, gdzie są potrzebne, dlatego że tych TOSów nie jest tak naprawdę tak dużo. Także no, pamiętajmy o tym, o tych Piatichatkach, bo to nam może sugerować po prostu jakieś działanie. Natomiast jeżeli chodzi o samą linię frontu, no to działo się troszkę w ostatnich dniach. Rosjanie bardzo się tutaj przebudzili i w tej chwili... już mamy sobie odświeżoną mapę. Walki oczywiście podążają w ramach staromajorskie Urożajne, w tym tutaj rejonie, ale szczególnie właśnie jeżeli chodzi o Urożajne ataki, i Rosjanie postanowili zaczyścić przede wszystkim ten rejon, bo oni się w Staromajorskie bardzo wybili do tutaj w kierunku północy. Tu zostali zatrzymani. Tutaj sprzyja też Ukraińcom teren na północnych skrajach Staromajorskiego. Natomiast jeśli chodzi o Urożajne, to te sukcesy rosyjskie były niewielkie, jedynie ograniczyły się do południowej części. Dlatego też Rosjanie postanowili przede wszystkim zaczyścić tutaj ten teren, bo tutaj jeszcze gdzieś byli Ukraińcy, tu mamy most, tu mamy rzekę, i to jakoś umożliwiało tutaj Ukraińcom stawianie oporu. Mamy tutaj nagranie z tego ataku, ciężkie, uporczywe walki. Ukraińcy bardzo tutaj twardo się bronią. Widać, że tutaj po prostu dobre jednostki ukraińskie są i nie odstępują, są przygotowani do obrony. Natomiast no, trochę tam się cofnęli, także na ciężkie walki na pewno widać, że Rosjanie tutaj nie rezygnują i zamierzają Staromajorskie Urożajne w całości I przechodzimy już w rejon Vuledar, Kostiantynivka, Pabieda. Cała tutaj ta operacja, która ma przede wszystkim na celu opanowanie tej drogi, i Rosjanie tutaj, jak widzieliście w tytule, bardzo silnie uderzyli na Kostiantynivkę. Tutaj jeszcze może taka uwaga. Kostiantynivka to jest w sumie ukraińska wersja, że tak powiem, nazwy tej miejscowości. Jeżeli szukacie, a na pewno szukacie jakichś materiałów, to Rosjanie nazywają to przez
Kons, początek jest Konstantynka. Także i tak możemy tutaj się spotkać z taką i z taką nazwą. I właściwie jedna i druga jest tak naprawdę, no można powiedzieć, obowiązująca. Myślę, że nie ma z tym problemu. To tylko tak woli wyjaśnienia. I z czym tu mieliśmy do czynienia? Pamiętacie tutaj rejon Wuledaru, Wodiany? I tutaj Rosjanie jakiś czas temu informowałem, że atakowali na osi Słodkie Wodiany. I teraz po raz kolejny tutaj atakowali tutaj w tym miejscu, właśnie wprost na tą drogę 00532, wypierając jednostki Brygady Obrony Terytorialnej, które tutaj stacjonowały. Tak pomalutku zdobywają tutaj Rosjanie. Na pewno każdy z tych pas jest po prostu jakimś rejonem, w którym Ukraińcy się bronią. Choć rozpoznanych tutaj, zobaczcie, na żółto mamy zaznaczone miejsca rozpoznane z jakichś umocnień polowych ukraińskich. O, tak jak tutaj na przykład. I widzimy, zobaczcie, tutaj są jakieś okopy, transzeje ukraińskie. Pozycja przygotowana nawet do obrony okrężnej. I oczywiście już są ślady bombardowań rosyjskich. I Rosjanie atakowali tutaj w tym miejscu wprost na drogę. Myślę, że ich celem jest jakby do wyrównania przede wszystkim tutaj linii frontu, ale oprócz tego to, co ostatnio mówiłem, dla tych, którzy nie oglądali moich materiałów, to powtórzę, no Konstantynówka jest bardzo ważna i dlatego, żeby ją zająć, Rosjanie sobie się przygotowywali. Po zajęciu Nowomichajłówki nie atakowali od razu, najpierw Paraskowiwka i ostatnio bardzo w ciągu ostatnich dni silnie uderzyli wprost na Konstantynówkę. Oni wcześniej sobie to przygotowywali. Pamiętacie, wspominałem o tym, wykonali kilka tutaj prób od południa, na południe Konstantynówki i to było takie rozpoznanie bojem. Teraz doszło do silnego uderzenia zarówno od południa, jak i od północy, od strony Pabiedy. Wprost uderzali od strony Pabiedy na Konstantynówkę i od południa na Konstantynówkę też uderzali bardzo silnie. Ponieśli duże straty, szczególnie tutaj na południu, w tym miejscu. Tutaj dokonali takiego wyłomu, weszli w te pozycje ukraińskie i podeszli pod Konstantynówkę, ale zostali zatrzymani. No tu jest teren naprawdę, zobaczcie, no tu jest teren, no pola są po prostu, teren otwarty. Są tylko takie, jeszcze sobie zobaczymy tę mapę, tutaj po prostu te takie zalesienia, te pasy zalesień charakterystyczne dla Ukrainy i tutaj po prostu, no można ewentualnie się ukryć, ale też można się ukryć, jeżeli się bronisz. I zostali bardzo silnie porażeni. Rosjanie duże straty podnieśli i co prawda no, częściowo przerwali tutaj się w ten rejon, wyszli z Nowomichajłówki, ale nie weszli do Konstantynówki, a wydaje się, że to mogło być ich celem, bo to uderzenie kolumny pancernej było tutaj no, dosyć liczne z tej strony oraz atakowanie od strony Pabiedy, ale też bezskutecznie. Zwłaszcza tutaj nie posunęli się, tutaj od południa troszeczkę się posunęli na tej osi i na tej osi, jak tu widzimy. Natomiast no, nie udało im się osiągnąć chyba najważniejszego, czyli wedrzeć się do Konstantynówki. Na to Ukraińcy nie pozwolili im. No oczywiście była to zapewne jedna z pierwszych prób. Uderzenie było naprawdę silne i myślę, że Rosjanie liczyli, że tym silnym uderzeniem wedrą się. Wynika z tego, że jednostki, które wcześniej się tutaj wycofywały na tym rejonie, no, przygotowywały się już tutaj do obrony. Chociaż jak spojrzymy sobie właśnie na... O, zobaczcie, właśnie na żółto mamy zaznaczone pozycje, jakby robiące jakieś pozycje umocnione polowe ukraińskie i na przykład od południa one nie występują. Od północy sytuacja jest troszkę inna. Tutaj widać, że Ukraińcy się bardziej przygotowali wzdłuż drogi 00532. One oczywiście nie stacjonują nad samą drogą, tak? Bo nikt nie będzie się bronił nad samą drogą, dlatego że to by było no, raczej samobójstwo, bo wiadomo, że ten cel będzie ostrzeliwany. Tylko tu mamy no, od drogi, tu mamy na pole i tu mamy rozpoznane pozycje umocnione Ukraińców, którzy po prostu stąd będą kontrolowali ogniowo drogę. Taki jest zapewne ich plan. Natomiast od południa wydaje się, że plan był trochę inny. Od południa wydaje się, że plan był taki, że tutaj po prostu pozycje te ukraińskie nie upadną i Rosjanie jakby to rozpoznali i dlatego próbują tutaj wedrzeć się właśnie od południa. Jakby wcześniejsze ataki dały im przeświadczenie wojskom rosyjskim, że od południa będzie najłatwiej wedrzeć się do Konstantynówki. I taki chyba był plan. Działania od strony północnej, od Pabiedy, były raczej działaniami odciągającymi. Na chwilę obecną wiemy, że Rosjanie no, jakby pokonali ten pas tutaj częściowy, czyli wyparli jakieś może jednostki przesłaniające, no i podeszli pod Konstantynówkę, ale nie udało im się w nią wedrzeć i to silne uderzenie zostało przez Ukraińców odparte z dużymi stratami ze strony rosyjskiej. Mówię jak jest, słuchajcie, staram się być zawsze jak najbardziej obiektywny. Fakt pokazuje bardziej stronę rosyjską, dla tych, którzy może pierwszy raz na kanale, słuchajcie, dlatego że ci, którzy pokazują stronę ukraińską, są setki,
Natomiast no, z tej drugiej strony nie mamy pełnego obrazu, uważam. Co jest ważne, oczywiście ataki strony rosyjskiej także na zaplecze w tym rejonie i to całe działanie, które tutaj oddziaływuje od strony Pabiedy, aż ta cała operacja zajęcia Konstantyniwki, no weszła już w taką fazę realizacji. Pierwszy atak się Rosjanom nie udał, ale wiemy, że Rosjanie przyzwyczaili nas do tego, że nie rezygnują. I jakbyśmy sobie sięgnęli naszą pamięcią troszkę dalej, słuchajcie, i podeszli dużo bardziej na północ. Pamiętacie historię umańskie, ten silny atak rosyjski, który co prawda przełamał się, włamał, ale nie wszedł do umańskiego, podszedł pod umańskie i ogłoszony jako porażkę, ale później, czym się zakończyło, okazało się, że to przerwanie frontu oddziaływało szerzej i tutaj na pewno Rosjanie moim zdaniem właśnie nie zrezygnują. Oni stopniowo będą podchodzić pod Konstantyniwkę, aż wedrą się w zabudowania, jak to miało miejsce już wielokrotnie. Idziemy sobie dalej na północ i mamy najnowsze informacje tutaj ze strony Chirchivki. Na razie jeszcze nie są one potwierdzone materiałami foto-wideo, dlatego stawiamy sobie mały znak zapytania, ale wychodzi tutaj, że Rosjanie opanowali wieś Chirchivkę. Natomiast czekamy jeszcze, mówię, na potwierdzenie, gdyż tych walk tutaj było wielokrotnie, Ukraińcy odbijali Chirchivkę, natomiast jakiś tutaj atak ze strony rosyjskiej spowodował, że Ukraińcy ją opuścili i wycofali się na Myksyljanivkę. Prawdopodobnie, mam nadzieję, że jakiś czas pokażą się materiały, może we wtorek już sobie to potwierdzimy. Mówię, taki troszkę tutaj znak zapytania. Natomiast jeżeli chodzi o Krasnochorivkę. O, słuchajcie, i teraz tak, pamiętacie, jakiś czas temu informowałem o atakach rosyjskich na północ od Krasnochorivki, które miały im stworzyć pozycje wyjściowe do jakby takim sierpiem wejścia do Krasnochorivki od północy i one się nie udały. Dlatego, że zobaczcie, tutaj są właśnie silne umocnienia, które kontrolują ogniowo to podejście i to Rosjanom się nie udało. Rosjanie zrezygnowali z tego, widać, i prowadzone są działania miejskie, można powiedzieć walki miejskie, pomalutku, ale bez dużej intensywności. Jakby no cały czas ta linia frontu mniej więcej tutaj stoi na tej linii. Natomiast tutaj znowu pojawiły się, słuchajcie, tosy. Pojawiły się tosy, ściągnęli tutaj Rosjanie tosy, które po prostu no, wypalają tą miejscowość. I to, o czym mówię, tak? Dlatego warto śledzić mój kanał, dlatego warto regularnie po prostu z tymi raportami się zaznaczać, dlatego żeby wyciągać pewne wnioski i mi się wydaje właśnie, że tam, gdzie pojawiają się tosy, tam jest przygotowana jakaś akcja ofensywna ze strony rosyjskiej, dlatego też miejmy to na uwadze, że no, Krasnochorivka no, musi na pewno być w końcu zaatakowana do końca, na pewno Rosjanie będą chcieli Krasnochorivkę opanować. Oczywiście chodzi tu przede wszystkim o te główne zabudowania, bo zobaczcie jeszcze, tu mamy taki teren bardziej otwarty, a tu mamy już kolejne, no to o, jeszcze zabudowania, takie osiedle oddzielone od Krasnochorivki, tutaj jeszcze w kierunku rzeki Łozowa, także no to miasteczko no, jest dosyć rozległe w tym rejonie i na pewno nie będzie łatwe one do zajęcia, ale sytuacja wojsk ukraińskich tam też jest nie do pozazdroszczenia. Na razie ich sytuacja nie jest stracona, dopóki tutaj ta północna część się trzyma. A ta północna część się trzyma, Rosjanie tutaj jakby nie prowadzili żadnych ataków. Mimo że opanowali, można powiedzieć, całą tą północną część pierwomańskiej, Nytajlowe, podeszli aż pod Karliwkę tutaj w tym rejonie, ostatnio o czym żeśmy sobie mówili, natomiast no, nie atakują tutaj stąd, nie wykonują żadnych działań. Pytanie dlaczego? No wydaje się, że po prostu te siły, które tutaj działały na tym całym obszarze na zachód od Awdijiwki, no na tyle się wyczerpały, że mają, nazwijmy to w cudzysłowie, postojowe. Na pewno trwa tutaj po prostu przygotowywanie, uzupełnianie, rotacja sił, odpoczynek. I no bo no aż się prosi, prawda, słuchajcie, żeby tutaj od północy na tą Krasnochorivkę uderzyć, no aż się prosi, bo tutaj ten występ staje się coraz większy, tym bardziej, że tutaj pozycje ukraińskie nie wydają się najlepsze do obrony, co prawda, no tutaj mamy taką naturalną przeszkodę, no ale te pozycje bardziej były ulokowane według mnie ukraińskie do obrony wschód-zachód niż od północy, dlatego też no, na pewno Rosjanie będą chcieli to wykorzystać. I przechodzimy sobie bardziej właśnie na północ w kierunku tutaj, może sobie najogólniej powiemy, tego występu od Czeretynę i tutaj też raczej nic takiego się nie dzieje. Jedynie można powiedzieć walki pozycyjne, lekkie przesuwanie frontu w kierunku na Nowopokropowskie, w kierunku uderzenia rosyjskie w kierunku na Sokil, ale Sokil jest tutaj właśnie
jakby broniony przez tą redutę od północy. Rosjanie mazolnie, powolutku, żebyśmy mieli tego świadomość, zdobywają kolejne pozycje, wypierają Ukraińców z kolejnych pozycji, które najczęściej się mieszczą właśnie w tych takich pasach zalesionych między polami. Spójrzmy sobie tutaj w kierunku, zobaczcie, od ulicy Karola Marksa atak w kierunku na Sokil i tutaj w tej chwili trwają twarde walki. Od północy mamy tutaj pozycję ukraińską przygotowaną z nawet do obrony okrężnej, która na pewno kontruje to wejście od północy ze strony ewentualnej rosyjskiej do wsi. Oprócz tego oczywiście na pewno obrona w samych zabudowaniach. No, walki ciężkie, trudne. Bardzo dobrze lokowana pozycja. Musimy sobie często właśnie spojrzeć, jak to wygląda. Zobaczcie, ta pozycja na pewno jakoś tutaj na terenie podniesionym, dodatkowo tutaj osłonięta zbiornikiem wodnym, zalesieniem. O, jeszcze drugi zbiornik wodny. Słuchajcie, tylko tu mamy jakieś takie miejsce, zapewne widać też zabagnione, które jest po prostu dostępne, pozycje wysunięte. Także nie jest łatwo, słuchajcie. I wiem, że często piszecie, że o, dlaczego Rosjanie nie pójdą, nie przerwą i tak dalej. Słuchajcie, no to nie jest tak. Tak? Musimy sobie wziąć pod uwagę, że tutaj operują wojska wielokrotnie mniejsze niż nasze może czasem jest wyobrażenie. Gdybyśmy sobie wzięli wielkość wojsk na przykład w czasie II wojny światowej, które tutaj operowały na tych obszarach, a obecnych, no to sobie tak 1-0 możemy spokojnie w ciemno odciąć. Tak? 1-0 to nawet chyba mało być powiedziane. I dlatego też to tak wygląda. No i poza tym chodzi też o liczenie się ze stratami. Armia Czerwona no generalnie nie liczyła się ze stratami. No i widać, że natomiast troszkę tutaj zmieniło się to myślenie strony rosyjskiej i sam Władimir Putin często o tym mówił i podkreślał. I wydaje się, że jego presja w kierunku na dowódców, chociaż sami dowódcy, podejrzewam, rosyjscy nie mają aż takiej presji na to, by nie liczyć się ze stratami, to presja polityczna jest większa właśnie w tym kierunku. Tak mi się wydaje. Jest takie powiedzenie, że rosyjski, czy wcześniej mówił radziecki, dowódca nie liczy się ze stratami. I po stronie dowództwa rosyjskiego poniekąd myślę, że jeszcze takie przeświadczenie panuje i jest. Natomiast ze strony politycznej, że tak powiem, to jest to wygląda troszkę inaczej. I dlatego też no, widać powściągliwość strony rosyjskiej, czy bardziej używanie techniki, w której też ponoszą spore straty, bardziej używanie artylerii, systemów rakietowych, wsparcia lotniczego, żeby po prostu wykurzać tych Ukraińców. No i to powoduje, że to jest takie może i dreptanie, tylko to dreptanie, to jest, zobaczcie, to nie jest tak, że to jest, się dzieje bez wysiłku na pewno żołnierskiego, choćby właśnie na tym przykładzie tego Sokilu, tak? No wyobraźcie sobie, że tutaj gdzieś musicie atakować od strony południowej, to miejsce tutaj właśnie no, bardzo silnie wspiera to wejście od Sokilu, co powoduje, że od tej strony jest bardzo trudno podejść. Tu mamy otwarte tereny, którymi wyjeżdżając z jakimś sprzętem jesteście pod totalnym odstrzałem i to samo jest na przykład od północy, tutaj też mamy walki. Także no, bardzo trudne, zacięte są te boje, bardziej niż mogłoby nam się wydawać. Jeżeli chodzi tutaj o północną część tego występu o Czerwytynę, Rosjanie po opanowaniu obszaru między Nowoaleksandriwką i Archangelskę próbują przesuwać się na północ w kierunku na Kałynowe. I tutaj mamy też troszkę podobną sytuację. Wojska rosyjskie atakowały w kierunku Nowoaleksandriwkę bez większych sukcesów jakiś czas temu, natomiast teraz udało im się wejść do pierwszych zabudowań tej wioski. I zobaczcie, no to wszystko zajmuje rzeczywiście tygodnie, ale to wszystko wymaga naprawdę sporego wysiłku i oczywiście strona ukraińska też, no trzeba powiedzieć, że stawia ten opór twardo i zażarcie. To nie jest tak, że są to jakieś potyczki. Walczą tutaj nie masy żołnierskie może, ale na pewno są to ciężkie boje ze stratami z jednej i z drugiej strony. Dlatego nawet, żeby wejść do takiej wioski, Rosjanie na pewno muszą to opłacić sporym wysiłkiem i daniną krwi. Zresztą wioska jest, zobaczcie, tak dosyć podłużna, więc możemy się spodziewać walk wzdłuż tej wsi. No, Rosjanie już tutaj wedry, jeżeli Ukraińcy nie wyrzucą stąd wojska rosyjskie, no to one tutaj będą próbowały cały czas się pewnie przesuwać, ale też no, nie są tutaj w dogolnej pozycji, bo są tutaj na pozycjach absolutnie polowych. Tak? No tutaj nie ma jakichś dróg, które na przykład można by dowieść szybko żołnierzy, tylko są na jakieś drogi polne. Tak? Tutaj mamy tą drogę między Nową Aleksandriwką, no jeszcze sobie tutaj mapka coś mi narzuciła, w kierunku właśnie, o tu mamy drogę, w kierunku na Archangelskie i o Czerwytynę, tak? No ale to też nie są, słuchajcie, drogi typu jakieś autostrady, poza tym one też są w pobliżu
na pewno kontroli dronów i rozpoznania dronowego ukraińskiego. Także no nie jest łatwo tutaj działać. I teraz atak na Kałynowę, tutaj zobaczcie, jaki mamy tutaj teren pofałdowany. Reduty obronne, kolejne ukraińskie, rozbliżmy sobie, co tutaj mamy. Zobaczcie, kolejna tutaj przygotowana pozycja ukraińska, umocnienia, okopy, jakieś stanowiska dla pewnie moździerzy, artylerii w oparciu o tutaj drogę, a tutaj mamy już prawda, jakieś, no zapewne wzgórze, jakieś może żwirownia była, coś takiego. Tak więc te pozycje są przygotowane. No, musimy pamiętać, że generalnie, no też jeżeli już Ukraińcy się do czegoś wezmą, no to robią to zazwyczaj też w miarę ze sztuką. Jeżeli znajdą się tam określeni dowódcy, którzy na przykład jeszcze szkolili się w czasach Związku Radzieckiego, no oni przeszli to szkolenie. To nie jest tak, że to nie jest jakaś wiedza tajemna i ktoś tego nie umie robić, na przykład budować pozycji. Ukraińcy umieją to na pewno robić, znaczy ukraińscy dowódcy. Pytanie tylko, czy im się chce, czy nie zostali skorumpowani, czy gdzieś nie uciekli. Oczywiście takich, co się chce z punktu widzenia Ukrainy, na pewno też jest coraz mniej, bo po prostu oni giną. To jest jakby druga sprawa, tak? I walki te są powolne i mozolne, dlatego też no, miejmy miarę, że to nie jest tak, że ktoś tutaj może zaprowadzić. To nie jest gra. To jest prawdziwe tutaj wydarzenia, są prawdziwe życie. Jeżeli chodzi o całość tutaj tego odcinka, raczej spokój, oczywiście jakieś, wiadomo, zawsze strzały artyleryjskie, drony, to się zdarzają. Natomiast no, oczywiście najbardziej aktywnym w tej chwili tutaj obszarem działań jest można powiedzieć obszar od Kurdiomiwki aż po Kalininę. I tutaj sobie zacznijmy od Kurdiomiwka. Kurdiomiwka, Andriiwka, Kliszczyiwka. Rosjanie zaczyścili tutaj ten obszar między Kliszczyiwką i Andriiwką i na razie bez żadnych zmian nie podejmowali też żadnych prób ataku. Wojska rosyjskie po raz kolejny podjęły próbę zwiększenia swojego stanu posiadania na południu od Krasnego. Niewielki tutaj fragment zajęły tutaj kolejnych pozycji ukraińskich. Nie rozbudowali jednak swojego stanu posiadania bardziej w stronę kanału. Natomiast zupełnie inaczej ma się tutaj sytuacja w tym miejscu. Tu mamy potwierdzenie, podejście na dalszym obszarze, bo tu jakby sobie zwiększymy. Tu mamy kanał i tu jest ten kanał, to jest ten moment, gdzie kanał nie jest kanałem, tylko jest jakby w części podziemnej. Opłynie tutaj woda rurami. I tutaj Rosjanie podeszli, natomiast no, zatrzymali się na pozycjach ukraińskich. Nie przeszli tutaj pozycji ukraińskich. Także no, tutaj jakby no, trwają walki. Widzicie, taki teren jest bardziej zalesiony. Tutaj są w ogóle wzgórza. Niełatwy teren. Wyłącznie tak naprawdę tylko do działań piechoty. Zresztą mamy tutaj zaznaczone, zobaczcie, no, pozycje ukraińskie obejmują cały tutaj ten obszar. Walki w samej tutaj dzielnicy Kanał, Czasifjaru w tej chwili, w ostatnich dniach raczej wygaśnięte. Oczywiście faby, oczywiście, może mniejsze stopnie, faby bardziej spadają w tej zasadniczej części Czasifjaru. Przygotowania artyleryjskie, tosy, no to wszystko tutaj jest. Trwa po prostu wypalanie tych zabudowań, można powiedzieć, do żywego. Natomiast wojska rosyjskie nie podejmowały tutaj jakichś szturmów w tym rejonie. Trwało raczej przegrupowanie. Jedyne próby, jakie były rosyjskie, to wyjście tutaj bardziej na północ. Typowo, aż zobaczcie tutaj, no tutaj mamy takie działki, dacze, jak to się mówi. I Rosjanie próbowali tutaj wzdłuż o tej drogi atakować, by od północ tutaj właśnie od tej strony wedrzeć się do Czasifjaru, jednak bezskutecznie zostali zatrzymani przez Ukraińców. Natomiast takie próby podeszli, czyli obejścia, jakby zamknięcia tutaj od północy tego Czasifjaru i to spowodowałoby tak naprawdę, że ta dzielnica wpadłaby w tak zwane no operacyjne, zresztą tak, taktyczne okrążenie, gdyż za nimi byłby tylko już kanał tutaj, a tu wszędzie były wojska rosyjskie. I taki wydaje się może być tutaj plan Rosjan, żeby właśnie ten teren opanować cały. No tutaj mamy w ogóle bardzo niekorzystny teren do wejścia wojsk, no ale tu już mamy teren typowo zalesiony, więc z drugiej strony też jednej strony jest przykrycie, z drugiej strony no, zdobywanie tego terenu nie jest łatwe. Sytuacja na Kalininie też nam się wyjaśniła. Ukraińcy kontratakowali, odzyskali tutaj panowanie nad przejściem przez kanał w tym miejscu, także to, na czym się ostatnio zastanawialiśmy. Rosjanie nie wykorzystali tego swojego powodzenia, nie udało im się tutaj rozwinąć ataku i w tej chwili linia frontu przebiega mniej więcej po środku wsi Kalinina. Możemy się spodziewać, że Rosjanie tutaj się umocnią i będą próbowali właśnie od północy te tereny opanować i wejść być może tutaj w kierunku na północ od tutaj tej dzielnicy kanał. I zobaczmy sobie tutaj również sytuację od północy. Widzimy tutaj już zajęte pozycje ukraińskie. Tutaj pozycje ukraińskie, które chronią wyjście spod Bogdaniwki w kierunku na Chychliwkę.
Także tutaj w tej chwili tak wygląda sytuacja podczas IFJAR-em. Koncentracja po prostu sił i przegrupowanie, myślę, ze strony rosyjskiej przed dalszymi atakami. Idziemy sobie dalej na północ, oddalimy sobie mapkę. Jeżeli chodzi o Łuk Sybirski, tradycyjnie jedynie pozycyjne walki, dronowanie, wykorzystanie artylerii, kontrataki niewielkie są ukraińskie tutaj od południa, ale to wszystko są takie, wiecie, walki bez zaangażowania wielkich sił. Z strony rosyjskiej są to typowe działania odciągające Ukraińców, ukraińskie siły z innych odcinków frontu. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj ten rejon jeszcze bardziej na północ, czyli tutaj, jeżeli sobie powiem, tutaj mamy Kupiańsk w kierunku na, kierunek na Izium, Oskil, czy też na Krasny Liman, to tutaj sytuacja w tej chwili wygląda tak, że Rosjanie prowadzą takie ciekawe działania, o których już ostatnio też sobie mówiłem, i one generalnie się koncentrują w tej chwili na polowaniu na zaplecze ukraińskie, jeżeli chodzi szczególnie o systemy artyleryjskie. Wiele niewielkich, na całej niemalże linii tutaj działań, ataków rosyjskich, ale to nie są jakieś silne uderzenia, to są czasami dosłownie wypady niewielkich grup, które mają tak jakby cały czas dokonywać takiej, wiecie, takiego masowania, że tak powiem, takie jest takie właśnie, o, to jest chyba dobre słowo, masowanie obrony ukraińskiej na tym obszarze, żeby tutaj cały czas Ukraińcy byli skupieni, żeby przypadki nie przyszły do głowy, żeby coś tutaj wyjmować i znowu jakieś bataliony gdzieś indziej rzucać. To jest, myślę, że jeden z głównych celów. Zużycie artylerii, zużycie wojska, wyczerpywanie ze strony rosyjskiej tych oddziałów ukraińskich, które tutaj cały czas tkwią. One mają tutaj dobrze przygotowane, jak widzimy, pozycje obronne, ale tutaj nie chodzi, przynajmniej na razie, o żadne zdobywanie pozycji w kierunku, zwłaszcza tutaj na tym południe, czyli byśmy sobie tutaj wzięli na południe od tego kierunku Kupieńskiego. Cały ten obszar to jest tak zwane też według mnie działania odciągające. Sytuacja na samym tutaj kierunku Kupieńskim, jeżeli chodzi bardziej o północ, to właściwie jest dosyć podobna. Jeszcze tutaj taka uwaga, Rosjanie też atakowali mosty oczywiście na rzekach i tutaj mieliśmy między innymi, o, gdzie to było, to, o, tutaj, tu mamy Kupieńsk, ale jeszcze bardziej na północ. Uciekła mi miejscowość, słuchajcie. Chciałem wam pokazać. O jest. Chwila zastanowienia. Synkowe. Tutaj została zaatakowany. O, już mi pokazuję. To jest zaatakowany właśnie ten most Synkowe. I on jest tylko jednym z przykładów ataków rosyjskich na wiele mostów na głębszym lub bliższym zapleczu frontu. I zobaczcie, tutaj w kierunku na Kupiańsk. Tutaj sytuacja troszeczkę jest troszkę odmienna. Tutaj mamy więcej takich działań ze strony rosyjskiej. Wcześniej atakowali w kierunku, tutaj pamiętacie, Kislivka, Kotyaliwka, Tabajiwka. I teraz ataki ze strony Iwaniwki, tutaj na północ, w tej stronę. Ostatnio ataki strony rosyjskiej od północy, tutaj w tym tutaj kierunku, jakby dalsze tutaj parcie na wojska ukraińskie, niszczenie mostów na rzece Oskil, przygotowanie jakby, rzeczywiście to wygląda jak przygotowanie pod jakąś, no, uderzenia ze strony rosyjskiej w większej skali, natomiast raczej na chwilę obecną to są też działania bardziej odciągające, przede wszystkim wojska, które miałyby działać tutaj na kierunku północnym. Oczywiście cały czas wielu mówi, że tutaj Rosjanie coś szykują od strony Sumy. No być może tak, być może nie. Ja nie mówię, jestem o tym do końca przeświadczony. Na chwilę obecną wydaje się, że to, co dzieje się w Charkowie, jest wystarczające. I z tym, co dzieje się w Charkowie, no to też Rosjanie jakby tutaj rzeczywiście stanęli kompletnie i głównie mamy tutaj działania ze strony rosyjskiej, no już prawie tak dobrych trzech tygodni, kiedy front stanął, głównie koncentrujące się na rażeniu zaplecza przeciwnika. Jakbyśmy sobie jeszcze wzięli bliżej. Absolutnie żadnych działań ofensywnych ze strony rosyjskiej, natomiast głębokie penetrowanie całego obszaru na zapleczu frontu, szczególnie z uwzględnieniem ukraińskich systemów artyleryjskich, a także oczywiście zdarza się tutaj niszczenie czołgów, nawet do 15 kilometrów od linii frontu. Tutaj sobie też wyrównujemy mapkę.
Możemy założyć, że Izbickie jest pod kontrolą ukraińską, moim zdaniem, dlatego że tutaj Ukraińcy byli atakowani w tym obszarze. Starisne podejrzewam, że gdzieś w połowie jest w rękach rosyjskich, w połowie w rękach ukraińskich. Znaczy ta linia tutaj frontu zbliżyła się tak realnie mniej więcej do granicy. Natomiast oczywiście walki w samym Wałczańsku bardzo trudne, ciężkie, dalej są kontynuowane. Jedna i druga strona tutaj angażuje siły, środki, przede wszystkim żołnierzy w te zażarte boje. Ukraińcy nie zamierzają odstępować, ale i Rosjanie nie zamierzają odstępować. Widzimy tutaj przesyłanie posiłków ze strony rosyjskiej w kierunku tego frontu. I to jest raczej to, co ostatnio mówiłem. Z jednej strony takie strony, takie wiecie, stworzenie takiej strefy sanitarnej, z drugiej strony wydanie po prostu bitwy na kolejnym obszarze przez wojska rosyjskie, które ma główny cel tej operacji, to jest po prostu cel strategiczny, czyli zabieranie tej krótkiej koderki Ukraińcom, wyniszczanie ich tutaj, angażowanie kolejnych sił i środków. Ukraińcy tutaj naprawdę wydaje się, że przysłali już jeden z możliwych ostatnich rezerw. Pewnie to, co im zostało, to jakieś jeszcze naprawdę ostatnie bataliony, być może samodzielne czołgów czy czegoś rodzaju, może jakichś wojsk. No jeszcze może by tam mogli z południa pewnie przerzucić część piechoty morskiej, jakieś większość brygad tak zwanych powietrzno-desantowych też już jest w boju, więc no, mało kto zostaje. I oczywiście tutaj można byłoby ocenić, że tutaj taki też mógłby być cel kolejny tutaj otwarcie kierunku sumskiego, jeżeli Rosjanie są tutaj do tego zdolni, a wydaje się, że są do tego jeszcze nie gotowi. Przynajmniej na razie na pewno nie. Na pewno na 99%. Natomiast wydanie tej bitwy tutaj było już przez Rosjan zaplanowane, tak jak powiedziałem, to nie działo się tutaj nic w przypadku i ma to na celu po prostu odciąganie kolejnych oddziałów z innych rejonów frontu ukraińskich. Sami Ukraińcy tutaj ściągnęli bardzo dużo, kontratakowali i próbować będą kontratakować dalej, się wydaje, by wypierać za granicę, do granicy wojska rosyjskie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy realizację celu też politycznego. W połowie czerwca, jak wiecie, jest zaplanowana konferencja wojenna w Szwajcarii, zainicjowana przez stronę ukraińską. I ta konferencja, strona ukraińska na pewno będzie chciała pokazać, że ma jakiś sukces, że ma jakieś zdolności. Proszę bardzo, Rosjanie zaatakowali nas od Charkowa, myśmy ich wyparli do granicy, odrzuciliśmy. Dajcie nam tylko jeszcze, to ich wyprzemy z innych rejonów. I wydaje się, że właśnie taki jest cel tutaj działań w tej chwili strony ukraińskiej, która rzucić tu chce, być może już ostatnie rzeczy, jakie ma, jakieś wolne jednostki, po to, żeby właśnie w takim realizacji celu politycznego wyprzeć za tą granicę wojska rosyjskie i pokazać, że odnieśliśmy w tym roku nie tylko same porażki, ale zobaczcie, mamy sukces i prawda, no, to ma być dokonane no, do połowy czerwca. Jeżeli by tak, a wydaje się, że no, to wszystkie działania na to wskazują, zarówno polityczne, jak i militarne strony ukraińskiej, no to możemy się w przyszłym tygodniu spodziewać bardzo ciężkiej bitwy tutaj na kierunku między Charkowem a Biłgorodem, tutaj, która będzie być może rozgorzej i Rosjanie też się tego na pewno spodziewają. Gerasimow wie, że do czegoś takiego może dojść, dlatego przerzuca tutaj dodatkowe jednostki, część na pewno też nowych jednostek, które tutaj mają przyjąć tę bitwę. Czyżbyśmy mieli tutaj mieć do czynienia z jakąś taką bitwą walną, słuchajcie, w starym stylu? Zobaczymy, ale to na pewno byłoby niesamowite starcie. I to jest tyle, jeżeli chodzi o przeszerzenie tej linii frontu. Jak widzicie, dzieje się dużo, chociaż zmiany no, tej linii frontu nie są może aż tak spektakularne, ale miejmy właśnie tą świadomość, o której wcześniej wam mówiłem. I na koniec chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, który wczoraj w materiale z OUBZ, tej relacji, który tutaj niektórzy w komentarzach poruszyli, że no jak mogę tam relacjonować takie rzeczy, skoro tutaj giną polscy żołnierze, sytuacja na granicy i tak dalej. I czemu się do tego nie odnoszę? Słuchajcie, ja ogólnie rzadko się odnoszę do tematów związanych z naszym krajem, dlatego że nie chcę się denerwować, tak powiem, na wizji przed wami. Dlatego też raczej powstrzymuję się często od komentowania, choćbym bardzo ich chciał. Nie wiem, czy wy byście chcieli usłyszeć moje tutaj wywody. Natomiast no, jak można całą tę sytuację skomentować? I słuchajcie, dlaczego też mówię może o wschodzie? Słuchajcie, po to, żebyśmy mieli świadomość, jak pewne rzeczy tam wyglądają. Ja wczoraj informowałem o tym, że Rosja z Tadżykistanem zamierzają wzmacniać granice z Afganistanem, żeby zatrzymywać napływ stamtąd na przykład przemytników i terrorystów. Słuchajcie, czy tam, jak sądzicie, czy tam ci żołnierze, którzy będą na tej granicy między Tadżykistanem a Afganistanem, to czy im zabroni się strzelać, czy im zalepi się magazynki taśmą, czy im da się pałki,
czyim da się broń. I oni najpierw będą strzelać, a potem będą pytać. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje tutaj w tej chwili w naszym państwie, wspaniałym kraju, pięknym, to powiem krótko. Nasze państwo to jest HD i kamieni kupa. Dziękuję.